Na solankę przygotowujemy 5 łyżek soli morskiej, ale ja używam himalajskiej, też jest ok, gruba. Zalewamy ciepłą wodą do rozpuszczenia. I w garku przygotowujemy 2 litry wody. No jak się rozpuści sól, to przelewamy. Kroimy kapustę. Z kapusty musimy wyciąć ten głąb i poszatkować na drobne kawałki, wrzucając wszystko do solanki. Nasza kapusta już jest w solance. No i teraz musi sobie tutaj posiedzieć za 2 godziny. Przykrywam. A w międzyczasie kroimy warzywa do kimchi. Czosnek, rzodkiewki, czerwona cebula, biała rzodkiew, no i 2 marchewki. Będziemy robić teraz mąkę ryżową. Harry mi pomoże, tak? Harry, zrób mąkę. No, dobrze. Rób mąkę. Potrzebuję 1,5 łyżki. 2 łyżeczki, no. Zrób mąkę, zrób. Robisz? Gotujemy kleik, 1,5 łyżki brązowego cukru, 300 ml wody i 2 lub 1,5 łyżeczki mąki ryżowej. Musimy wszystko zagotować, żeby stworzył nam się taki kleik, a następnie wystudzić. Nasz kleik wygląda tak. Do naszego przestudzonego kleiku dodajemy imbir, paprykę słodką i paprykę chili. I wszystko mieszamy. Kapustę dobrze wypłukałam pod zimną wodą. Dodam teraz nasz klej ryżowy z przyprawami i wszystkie warzywa. Wszystko mieszając. Postaram się to zrobić w rękawiczkach, bo papryka ostra może nam popalić. No i teraz wszystko musimy dobrze zmieszać. Żeby wszędzie był ten klej z przyprawami. Trzymać w słoiku w temperaturze pokojowej około 2 dni. A następnie do mniejszych słoiczków przełożyć i trzymać w lodówce, jeść kiedy mamy ochotę. Podobno najlepsza jest, no chyba po miesiącu, ale nie wiem czy tyle dotrzyma.